Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym perfumiarzu. Wiem, że są to takie filmiki, na które Wy czekacie. Chcecie wiedzieć, jaki perfumiarz stworzył dane dzieła i myślę, że jest to bardzo fajna okazja do zobaczenia tak naprawdę, czego macie więcej w swojej kolekcji i można z tego wyciągnąć wniosek właśnie, że danego perfumiarza lubicie najbardziej, więc tutaj Was zapraszam dzisiaj na odcinek, którego bohaterem będą kreacje pana Dominika Ropion. Jest to bardzo, bardzo ceniony perfumiarz i tak jak powiedziałam na samym początku, ja sama przyłapałam się na tym, tworząc tutaj materiał do tego filmiku, zbierając zapachy do tego filmiku, że sama mam bardzo dużo kompozycji od Dominika Ropion właśnie i też znam bardzo wiele jego kompozycji, kiedyś je używałam, także jest to bardzo, bardzo taka fajna zabawa, odkryć sobie właśnie jakich zapachów mamy więcej, jakie zapachy preferujemy i później też na pewno pomoże to nam dokonać wyboru przyszłych zakupach, bo jeżeli lubimy jakiegoś perfumiarza, to jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że kolejny zakup spod jego rąk, spod jego nosa okaże się dla nas trafiony. Także jeżeli Was zainteresowałam, jeżeli chcecie wiedzieć, jakie są kreacje Dominika Ropion, bardzo proszę zostańcie ze mną. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat i jeżeli tutaj Wam się podoba, jeżeli jesteście takim samym perfumowym świrem jak ja, no to zostańcie ze mną, zasubskrybujcie, jeżeli regularnie mnie oglądacie. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie często zamieszczam zdjęcia perfum, których jeszcze tutaj nie pokazywałam, więc tam jest często szansa zobaczyć coś wcześniej. No i oczywiście zapraszam na Instagrama perfumerii mojej i mojego męża Potocka Perfumery. Tam też zamieszczam oczywiście zdjęcia naszego asortymentu, jakieś nowości albo rzeczy, które wiecie, są na stanie, z powrotem dostępne. Także jeżeli chcecie wiedzieć wszystko o nowościach, o naszym asortymencie, to tam Was zapraszam. No i oczywiście link do naszej perfumerii w opisie. Także zacznijmy, jeżeli chodzi o Dominika Ropion, no to tak jak mówiłam, jest to wielce, wielce zasłużony perfumiarz z liczbą perfum, które wykreował 341 dokładnie według Fragrantiki, także no jest to całe, całe mnóstwo, oczywiście nie będziemy tutaj rozmawiali o jego wszystkich kreacjach, bo nie starczyłoby czasu, nawet przedwczoraj testowałam jeden z jego zapachów, który zrobił dla marki Rain de Saba, natomiast jest to marka, o której sobie porozmawiamy może innym razem, bo ja właśnie w tym roku zamierzam Wam robić takie przeglądy marek niszowych, tylko zapachów właśnie z jednej marki, więc o tej marce sobie osobno porozmawiamy, ale co róż gdzieś tam możecie właśnie natrafić na kreację Dominika Ropion, no i tak jak powiedziałam też na początku tego filmu, dużo jego kreacji znam, dużo jego kreacji posiadam i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo sobie cenię jego nos i jego kompozycję, nawet nie byłam świadoma właśnie, że posiadam tyle jego dzieł, także zacznijmy od pierwszego zapachu, jest to nowość, jeżeli chodzi o markę BDK i jest to BDK Vanille Leather. Ja mam taką dosyć sporą odlewkę 5-mililitrową, dostałam od Kingi, pozdrawiam Cię kochana serdecznie, ale też mam jeszcze jedną 5-mililitrową odlewkę, którą zakupiłam sama, także tutaj ja mam 10 ml tego zapachu w swojej kolekcji. Muszę Wam powiedzieć, że ten zapach bardzo, bardzo mi się podoba. No i oczywiście sam Dominik Ropion oczywiście wykształcenie swoje perfumiarskie otrzymał w Grasse, czyli w kolebce perfumiarzy, kolebce znakomitych składników perfumeryjnych, także no o czymś oczywiście to świadczy, także już przejdźmy do zapachów. Vanille Leather, jest to bardzo, bardzo przyjemny zapach, jak ja usłyszałam nazwę, no to oczywiście jak zwykle troszeczkę tak zaczęłam się zastanawiać, bo wiecie, że ja ze skórą niezbyt jestem po drodze, natomiast jak dla mnie tutaj na mojej skórze nie wychodzi żadna chamska skórzana nuta, nic z tych rzeczy, jest to skóra raczej taka w typie zamszowa, dokładnie taka jak lubię, mamy tutaj wanilię, ale też bardzo wyraźnie jak dla mnie czuć fiołek i nie wiem, jest tutaj taka pewna pudrowość, jest tutaj irys też na pewno, naprawdę wspaniała, wspaniała kompozycja, bardzo oryginalna, także jeżeli szukacie czegoś takiego właśnie z wanilią, ale z dodatkiem takich kwiatów, takiego nawet troszeczkę można by było powiedzieć vintage sznytu, chociaż oczywiście to nie jest nic takiego, wiecie, starodawnego, ani dającego po nosie, w taki sposób, jak niektórzy nie lubią właśnie taki babciny, chociaż ja bardzo nie lubię tego określenia, myślę, że BDK Vanille Leather można spróbować, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo interesująca kompozycja, także no ja uważam, że bardzo udana, no nie dziwne, że mi się podoba, bo tak jak mówię, ja kreację pana Dominika Ropion bardzo, bardzo sobie cenię,
Także to jest to. Kolejnym zapachem, o jakim tutaj chcę powiedzieć, jest Cacharel Amor Amor. Ja tego zapachu już w swojej kolekcji nie mam, natomiast jak chodziłam do liceum, namiętnie perfumowałam się tym właśnie zapachem. Prawdopodobnie gdybym teraz powąchała, no to ja oczywiście wiem, jak pachnie ten zapach, prawdopodobnie gdybym teraz go powąchała znowu, to przypomniałyby mi się czasy licealne. Wiadomo, zapach jest dla nas zawsze wehikułem czasu, zwłaszcza kiedy używaliśmy go dosyć intensywnie w jakimś tam danym okresie swojego życia, także na pewno przed oczami stanęłoby mi liceum i moja mama też, pamiętam, w tym czasie, kiedy ja używałam Cacharel Amor Amor, ona też bardzo ten zapach lubiła, więc tak sobie obie używałyśmy. Ja tak naprawdę Wam nie powiem, z czego ten zapach się składa, nie byłam wtedy takim świrem, nie patrzyłam, teraz też nawet nie patrzyłam na piramidę zapachową. To jest dla mnie taki zapach, no właśnie taki radosny, taki troszeczkę kwiatowy, chyba troszeczkę też owoców ma on w sobie jakiś, także naprawdę taki bardzo, bardzo młodzieńczy, myślę, że dla mnie na czas liceum był wtedy idealny, także Amor Amor od Cacharel i też jakieś tam flankery Amor Amor też wyszły spod nosa Dominika Ropią. Kolejnym zapachem jest Calvin Klein Euphoria, kolejny hit, ogromny hit, nadal myślę, hit perfumerii tak naprawdę. W każdej perfumerii możecie znaleźć Euforię. Euforia jest w Rossmanie, Euforia jest w Hebe. Jest to już taki bardzo popularny, bardzo masowy zapach. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, ja niezbyt przepadam za tym DNA, jeżeli mam być zupełnie szczera. Dla mnie to jest zapach totalnie już taki wszędzie, który możecie gdzieś tam wyczuć na mieście. Także ja nie jestem zachwycona, jeżeli chodzi o ten zapach, natomiast nie można mu odmówić tego, że jest on niezwykle oryginalny, DNA od razu poznacie, jest bardzo popularny, a więc myślę, że tutaj też Dominik Ropion zrobił robotę, o to chodziło, żeby zapach sprzedawał się dobrze, żeby był popularny, ale jednocześnie no, porównując Euforię z tym, co mamy teraz na rynku mainstreamowym, no to zdecydowanie jest to woń, która bardzo, bardzo się wyróżnia. Także to była Euforia. Kolejnym zapachem jest zapach od Diora, jest to znów przesławny Dune. Ja muszę Wam powiedzieć, że muszę tutaj nadrobić, jeżeli chodzi o Dune, bo tak naprawdę ja wąchałam Dune jedynie na kimś albo jedynie z butelki, chyba sama na sobie nigdy nie testowałam tego zapachu, a on po prostu pachnie dla mnie jak no taki rozgrzany słońcem piasek, jak rozgrzana słońcem wydma i kojarzy mi się z takimi jakimiś, wiecie co, podróżami gdzieś właśnie na pustyni, kiedy na nas właśnie świeci słońce, także muszę sobie tutaj odświeżyć na pewno Dune, bo nie będę wymądrzała się na jego temat, to już jest totalny klasyk, jeżeli chodzi o świat perfumeryjny i na pewno tutaj z wielu z Was oglądających mnie zna i posiada, lubi ten zapach, także Dior Dune. Kolejnym zapachem jest w końcu zapach, który posiadam w swojej kolekcji i miło mi było dowiedzieć się w sumie, że jego kreatorem jest Dominik Ropion. Jest to zapach, który ja Wam polecam, jest to zapach mainstreamowy, naprawdę rewelacyjny, jak dla mnie, parametry, w ogóle sam profil zapachowy, super. Jest to Girl of Now od Elizab. Także widzicie, ja jak tylko powąchałam ten zapach po raz pierwszy, jak jeszcze kiedyś testowałam, od razu mi się spodobał. No jest to mocarz, czujemy tutaj znów ciało tego zapachu, ten zapach jest gęsty, ten zapach jest zawiesisty, ale jednocześnie, tak jak Wam mówię, zawsze jest bardzo radosny ze sprawą kwiatu pomarańczy, mamy tutaj pistację, mamy tutaj tonkę, mamy tutaj migdał, mamy tutaj białe kwiecie, naprawdę jest upojnie, jest troszeczkę orzechowo, jest słonecznie, naprawdę rewelacyjny zapach, zwłaszcza na chłodne dni, zwłaszcza do sweterka, chociaż ja myślę, że tak naprawdę wiosną też idealnie się sprawdzi. No i ta buteleczka jest po prostu przepiękna. Girl of Now, rewelacja. Ja w ogóle mam wrażenie, że te kompozycje Dominika Ropią są no takie niezwykle przemyślane i niezwykle takie nacechowane swoim własnym DNA, co jak wiecie ja bardzo doceniam, bo ja lubię wonie niewtórne, lubię wonie, które tak no coś sobą reprezentują, nie pomylimy ich z żadną inną wonią, także no tutaj jak dla mnie Elizab Girl of Now też rewelacyjna kompozycja i przepięknie na mojej skórze wybrzmiewa, także to jest to. I teraz dwie kompozycje od marki Frederic Malle. Jeżeli chodzi o Dominika Ropion, no to on osobiście też jest przyjacielem Frederica Malle. No i tutaj pierwszym zapachem, jaki stworzył Dominik Ropion dla Frederica Malle, jest Carnal Flower. No i właśnie jest to zapach, o którym ja Wam mówiłam, bo miałam filmik na temat trzech zapachów Frederica Malle. Właśnie był tam omówiony Carnal Flower, był Portrait of a Lady i był Masque Ravageur, więc jeżeli interesuje Was obszerniejsza historia,
Maria na temat perfum Frederica Malle, to taki filmik był. Możecie sobie wpisać po prostu w YouTube'a Miss Potocki Frederic Malle i pokaże się Wam cały filmik. A jeżeli chodzi o Carnal Flower, no to ja Wam mówiłam w tamtym filmiku, że to był zapach niezwykle trudny do oddania, bo jest to zapach takiej prawdziwej, naturalnej tuberozy i tak naprawdę sam Dominik Ropion mówi, że no oddanie w ogóle zapachu tuberozy jest jak pisaniem poematu miłosnego. Ja myślę, że tutaj idealną robotę Dominik Ropion zrobił. Ten zapach jest na początku właśnie taki bardzo zielony, jednocześnie narkotyczny, jednocześnie upojny. Czujemy tutaj wręcz, że ta tuberoza jest taka wilgotna, taka jakby była w kwiaciarni, w szklarni. Czujemy ewidentnie ten aspekt takiej zielonej, dusznej łodyżki, która właśnie tam gdzieś paruje. No także naprawdę jest to rewelacyjna rzecz. Nawet taki aspekt tutaj delikatnie mentolowy wyczuwam. Także no jest to bardzo ciekawe. Czuć oczywiście te narkotyczne, białe kwiecie, już sam kwiat tuberozy, która później staje się maślana, lekko nawet morska tutaj, mamy tutaj takie pewne morskie nuty, mamy tutaj melon, co jest takie dosyć zaskakujące, ale te wszystkie nuty, które są połączone ze sobą, które właśnie dosyć zaskakują, tworzą się na idealny zapach przepięknej, naturalnej tuberozy. No jest to arcydzieło, jeżeli chodzi o tuberozowy zapach, zapach naturalnej rośliny. Przepiękny, przepiękny i 600 prób ponad trzeba było wykonać, żeby powstał Carnal Flower, także chapeau bas, jeżeli chodzi o ten zapach. No i kolejnym zapachem jest oczywiście przesławny Portrait of a Lady. Jest to zapach, który ja mam w pojemności 10 ml. Bardzo, bardzo się cieszę z niego. Ja Wam powiem, że ostatnio mam fazę na róże totalną, więc na pewno ten zapach będę używała. Nie wiem, czy jak to oglądacie, to ja nie jestem na targach w Mediolanie, bo nie mówiłam tego jeszcze tutaj na kanale, ale tak, z moim mężem w tym roku jedziemy na Excence do Mediolanu, targi perfumowe. Jest to moje totalne, totalne marzenie do spełnienia, spełniające się, nie wiem, kiedy to oglądacie, natomiast no, jestem podekscytowana niesamowicie, więc zastanawiam się, być może ten zapach też ze mną pojedzie, bo chcę otoczyć się wtedy, w tym czasie, takimi wyjątkowymi zapachami. Portrait of a Lady zdecydowanie takim zapachem jest. Jest to zapach różany. No oczywiście tutaj nie musimy przedstawiać nikomu tego zapachu, on jest w takim opakowanku, też o nim oczywiście mówiłam w tamtym filmiku. No to jest róża, bardzo zimna, róża z goździkami, róża z kadzidłem. Właśnie to jest dla mnie taka kościelna, gotycka róża. Tak wiele osób określa ten zapach. Tutaj chyba też mamy czarną porzeczkę, na pewno czujemy taki soczysty aspekt, lekko owocowy. Natomiast jak dla mnie królową tutaj całego zapachu jest taka przyprawowa, chłodna, zimna róża. Jest to absolutnie przepiękny zapach, absolutnie przepiękny. Za niego właśnie Dominik Ropion otrzymał nagrodę i w ogóle jest to też zapach uważany za jedno z największych dzieł perfumiarstwa. No ja Wam powiem, że Portrait of a Lady to jest przepiękny, przepiękny różany zapach i teraz jak go tak wącham, to myślę, że to jest taka, jak dla mnie przynajmniej oczywiście, bo każdy z nas ma swoje własne preferencje, ale jak dla mnie to jest taka skończona róża. Jeżeli miałabym pomyśleć o takim typowo różanym zapachu, takim zapachu różanym dla femme fatale, to zdecydowanie jest to Portrait of a Lady Frederica Malle. No, przepiękny, przepiękny, mocarny. Dojrzały dla niektórych, to prawda, za dojrzały, niektórzy nie mogą znieść tej woni, bo jest za ciężka. Natomiast ja uwielbiam. Ja uwielbiam i też w ogóle słyszałam, że wielu mężczyzn nosi ten zapach, bo właśnie jest to taka przyprawowa róża. Ona nie jest taka, wiecie, słodziutka, ona nie jest taka zruszona taką rosą, wiecie, to nie jest taka róża z ogródka, taka niewinna dziewczęca. To jest po prostu róża taka dająca po nosie, bardzo władcza, wyniosła. Także Portrait of a Lady, Frederic Malle. Kolejnym zapachem jest zapach, który też bardzo, bardzo kojarzy mi się z czasami liceum. I widzicie, też go w czasach liceum nosiłam, tutaj kreację Dominika Ropion, jak widać po latach, dopiero kiedy tak na to teraz patrzę, kreacje Dominika Ropion rządziły u mnie w liceum, bo najpierw był Amor Amor, a teraz chcę powiedzieć o Armani Code. Jest to zapach, który na bank, jak powącham tylko, jestem od razu przeniesiona do szkolnej ławy i czuję się, jakby mieli mnie wezwać do odpowiedzi, więc błagam, nie. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale na przykład mi czasami śni się, że siedzę w szkole i myślę sobie, co jest, ja już dawno skończyłam szkołę, nie uczęszczam do szkoły, a ja siedzę w szkolnej ławce, wiecie, w tym śnie i czuję się właśnie, jakby mieli mnie wezwać do odpowiedzi,
i nie wiem w ogóle, co ja tutaj robię, jestem bardzo taka skonfundowana, nie wiem, czy macie taki sen, ale ja mam i to nawet nie tak rzadko, także no tutaj, jeżeli chodzi o Armani Code, to byłaby to mieszanka wybuchowa, od razu bym znalazła się w liceum, natomiast dlatego też nie używam tego zapachu, bo bardzo, bardzo intensywnie mi się kojarzy z tamtym czasem. Nie był taki zły czas, ale też nie jest to czas, który tak jakoś wspominam, nie wiadomo jak, z jakim takim, wiecie, nie wiadomo jakim sentymentem po prostu było, minęło, natomiast muszę sobie przypomnieć, bo może coś nowego odkryję w tym zapachu. To jest zapach bardzo taki, jak dla mnie, no, nocny, taki uwodzicielski, bardzo taki gładki. Mi troszeczkę Armani Code klimatem przypomina Calvina Kleina Obsession Night. W Obsession Night też znajduje taki klimat właśnie nocny. Także to był Armani Code. Kolejnym zapachem jest oczywiście znowu hit Givenchy Amarish. Natomiast ja tutaj nie będę się za dużo wypowiadała na temat tego zapachu też, bo ja ten zapach znam znów dosyć pobieżnie, podobnie jak Dune. Chyba na sobie nigdy nie testowałam, jeżeli chodzi o Amarish, to tylko chyba wąchałam z flakonika gdzieś tam w perfumerii przelotem. No i jest to zapach bardzo białokwiatowy. Bardzo taki też, to jest taki jak dla mnie, no znowu vintage'owy białokwiatowiec, więc musicie takie ciężkie wonie lubić. Natomiast też myślę, jest to coś wartego przetestowania, wartego sprawdzenia. Także dobra, Amarish od Givenchy, no wielki, wielki klasyk. Kolejnym zapachem jest zapach, który bardzo lubię, natomiast ja jeszcze swojej buteleczki nie mam, ale no będę musiała się może zaopatrzyć w którąś wersję, czy to tą podstawową, oryginalną, czy w jakiś flanker. Mówię tutaj o Givenchy Lanterne Date. Ostatnio nawet miałam filmik na temat najlepszych zapachów z mainstreamu, według mnie. No i Givenchy Lanterne Date tam zdecydowanie miało swoje miejsce. Dla mnie to jest bardzo fajne DNA zapachowe. Bardzo podoba mi się tamta tuberoza, która dla mnie wybrzmiewa tak winogronowo, poziomkowo, zależy, wiecie, jak powąchać. Bardzo, bardzo lubię to DNA i właśnie no tutaj znów cenię sobie Dominika Rupion, że on wymyśla takie nowe DNA zapachowe, które od razu kojarzą się, od razu wiemy, co to za zapach. Także Givenchy Lanterne Date zostało wykreowane przez Dominika Rupion oraz też flankery. Podejrzewam, że flanker Intense też, który bardzo, bardzo lubię, który ma w sobie to właśnie DNA oryginału z tą taką owocową, jakby gumobalonową tuberozą, plus jeszcze do tego nasiona sezamu, sezam taki przyprażony, który nadaje takiego kopniaka temu zapachowi, takiego orzechowego twista. Bardzo, bardzo piękny zapach. Kolejnym zapachem jest zapach, jaki miałam w swojej kolekcji, natomiast już go nie mam. Na mojej skórze on zaczął się dziwnie wykwaszać, to już Wam mówiłam. Jest to Jennifer Lopez Live. Jest to zapach, który dla mnie kojarzy się z tropikalnym praniem, co mi bardzo, bardzo odpowiadało. Bardzo ładny, taki właśnie tropikalno-czysty zapach, jak takie luksusowe tropikalne pranie. Natomiast po jakimś czasie, kiedy nosiłam ten zapach, na mojej skórze zaczęła wychodzić dziwna, kwaśna nuta i jakoś ten zapach zaczął mnie irytować i troszeczkę też przysładzać. W tym zapachu jest karmel, są właśnie takie owoce tropikalne, więc być może to nie było zbyt udane połączenie na mojej skórze, natomiast Jennifer Lopez Live, jeżeli szukacie budżetowej wersji perfum Dominika Rupion, no to na pewno można się zaopatrzyć w tą kreację, chyba Jennifer Lopez Live też możecie kupić w Rossmanie, także to jest to. Kolejnym zapachem jest zapach, no, który oczywiście posiadam w swojej kolekcji. Jest to zapach, który od dzieciństwa tak naprawdę lubiłam, który za mną chodził od dzieciństwa i teraz w końcu mam swoją butelkę. No nie używam tego zapachu za często, praktycznie wcale, no ale trzymam go w swojej kolekcji, na pewno jego czas przyjdzie, na pewno przyjdzie mi ochota na ten zapach. Jest to oczywiście Kenzo Jungle Elephant. Kto nie zna słonia? Albo słonia się kocha, albo nienawidzi. Ja uwielbiam, jest to, no tak jak mówię, zapach, który o którym ja marzyłam w dzieciństwie, bardzo mi się podobał. Pamiętam, że na ulicach dosyć wiele osób pachniało tym zapachem. Ja zawsze, jak ktoś mnie regularnie ogląda, to wie, ja zawsze mówiłam, że ten zapach kojarzy mi się jakoś tak kokosowo, z kokosem. Oczywiście tutaj kokosu nie ma w ogóle w składzie. Natomiast ja jako dziecko tak mówiłam, gdzieś tam jak mi właśnie zawiał ten zapach, to myślałam sobie wow. Bardzo, bardzo piękny, przyprawowy, taki kremowy. On dla mnie jest takim semigurmandem wręcz. Jest to dla mnie bardzo, bardzo apetyczny zapach, taki narkotyczny, upojny, niesamowity. Ja tutaj nie będę Wam go opisywała, bo też na pewno bardzo dobrze go znacie. Jeżeli ktoś go nie lubi, no to oczywiście wie jak pachnie. Jest to zapach, który dla wielu osób jest migrenogenny potwornie.
Nie dziwię się, jest to ciężki zapach. Ja Wam powiem, że kiedyś jechałam w autobusie i było ciepło w autobusie, ale na zewnątrz, no wiecie, ludzie byli w kurtkach, ale w autobusie się zrobiło duszno i ktoś, jakaś pani, która właśnie koło mnie siedziała, bardzo, bardzo intensywnie pachniała tym słoniem i pomimo, że ja bardzo lubię ten zapach, to dla mnie już to było za dużo, więc trzeba uważać z aplikacją zdecydowanie. Ja wiem, że tam wiele osób mi pisało, że ten zapach już nie jest taki, jak był kiedyś. Natomiast ja Wam powiem, że ja mam w miarę nowy egzemplarz, a dla mnie to jest mocarz. Także Kenzo Jungle Elephant, widzicie, okazuje się, że kreacja Dominika Ropion. Kolejnym zapachem jest zapach niezwykle popularny. Jest to zapach, którego ciężko natrafić, że się tak kolokwialnie wyrażę. Jest to taki biały kruk YSL Baby Cat. No i jest to zapach, który pachnie jak wanilia w kościele, to zawsze Wam mówię. Jeżeli szukacie dobrego, naprawdę dobrego odpowiednika YSL Baby Cat, polecam Paris Corner Reefa Cat. Już wielu osobom poleciłam, wiele osób złapało z mojego polecenia ten zapach. No dla mnie to jest 98% to samo, także jeżeli wiecie, no nie chcecie wydawać na Baby Cat, bo jest to zapach, który naprawdę chodzi po wielkich pieniądzach. Co ja w ogóle mówię, który chodzi za wielkie kwoty, także możecie się zaopatrzyć po prostu w Reefa Cat. Tutaj pies siedzi i po prostu na mnie tak śmiesznie patrzy, bo on sobie śpi i patrzy na mnie pod przymrużonych oczu. Tak jak powiedziałam, nie mogę chyba nagrywać z psem, bo on kompletnie nie wie, o co chodzi. Niuniuś! Kochanie, teraz troszkę się ożywił, tak? Ojejku, śliczny, jest przepiękny, po prostu nie mogę, jestem psychofanką swojego psa i codziennie się zachwycam, jaki on jest przepiękny, tak? Przepiękny, przepiękny, uszy nastawia. Dobra, nieważne, bo tutaj nie mówimy o psie, mówimy o kocie, o kici, mówimy o YSL Baby Cat. Jest tutaj taka moja polecajka budżetowa, wersja Reefa Cat. No i właśnie to jest ta przepiękna taka wanilia w kościele z żywicami, z olibanum. Przepiękny taki dymny zapach, z którego ten dymek tak jakby się sączy, z tej wanilii. No przepiękny, później właśnie w bazie swojej staje się taki bardziej waniliowy, słodziutki. Przepiękny, przepiękny absolutnie. I jest też zapach przez Dominika Ropion stworzony, z kolei dla marki Laboratorio Olfattivo. I jestem bardzo ciekawa tego zapachu, bo wiele osób właśnie mówi, że ten zapach jest idealną alternatywą też do YSL Baby Cat. U nas chyba tej marki w ogóle w Polsce nie ma, natomiast jest to Vanagloria. To jest zapach, który też podobno jest podobny do YSL Baby Cat. Jeżeli mieszkacie za granicą, jeżeli macie możliwość przetestować, to tak daje znać, że Vanagloria jest wykreowana przez tego samego perfumiarza. No i to jest dosyć częsty zabieg, że właśnie ten sam perfumiarz dla różnych marek potrafi stworzyć zapachy, które pachną po prostu bardzo podobnie do siebie. Także to jest to. Kolejnym zapachem z mojej kolekcji jest zapach od Lalique Le Parfum. Bardzo, bardzo sobie cenię tą kompozycję. Jest to wanilia dla osób chyba nie przepadających za takimi bardzo słodkimi zapachami. Jest to wanilia raczej taka wytrawna. Wiem, że wiele osób porównuje ten zapach do takich lodów waniliowych. Ja się z tym poniekąd zgadzam, natomiast tutaj właśnie otrzymuję sporo, sporo wytrawności. Jest to wanilia, która jak dla mnie pachnie bardzo niszowo, to nie jest żaden gourmand, przynajmniej jak dla mnie. Bardziej z lodami waniliowymi kojarzy mi się Bianco Latte, chociażby z Giardini Toscana. Natomiast jeżeli chodzi o Lalique, no to dla mnie to jest taka wanilia też bardzo uniseksowa. Tutaj mamy oczywiście ten liść laurowy, który nadaje takiej zieloności temu zapachowi. Mamy też tonkę, która fajnie pogłębia tą wanilię. No dla mnie rewelacja, bardzo, bardzo oryginalna woń za niewielkie pieniądze, więc tutaj to zdecydowanie, jeżeli mam polecić budżetowy, rewelacyjny, waniliowy zapach Lalique Le Parfum, zdecydowanie. Kolejnym zapachem będzie Lancôme La Vie Belle. Któż by się spodziewał? W sumie powiem Wam, że nie zwracałam na to nigdy uwagi, ale okazuje się, że kolejny mega, mega hit perfumerii został wykreowany przez Dominika Ropion. Także wow, no udało mu się to, bo ten zapach po prostu po dziś dzień jest wszędzie, absolutnie wszędzie. Jak gdzieś pójdziecie na miasto, no to bardzo, bardzo wysokie szanse, że La Vie Belle wyczujecie na kimś. No i Dominique Ropion jest twórcą oryginału, ale też kilku flankerów, nie wiem jakich dokładnie, bo ja tutaj skupiałam się raczej na tych pierwszych oryginalnych wersjach każdego z tych zapachów, także nie powiem Wam jakie flankery. No natomiast La Vie Belle, kto nie zna La Vie Belle,
Jedni uwielbiają, jedni nie cierpią. Ja bardzo lubię ten zapach, natomiast no znów z powodu tego, że jest on tak bardzo popularny, ja nie mam jakiejś tam ogromnej przyjemności z jego noszenia. Poza tym na mnie Laviebel troszeczkę się robi za płaskie. Ja bardzo lubię na kimś wąchać ten zapach, bo na niektórych osobach ten zapach wybrzmiewa bardzo tak na wysokim C, tak czyściutko, tak krystalicznie wręcz. No a jeżeli chodzi o moją skórę, to mam wrażenie, że troszeczkę to Laviebel takie jest przykurzone w taki sposób, jakiego nie lubię. Także tak to wygląda. Kolejnym zapachem stworzonym przez Dominika Ropion, no proszę bardzo, jest to kolejny zapach, który uwielbiam. Naprawdę uwielbiam to DNA. Mugler Alien, oryginalny, tutaj oczywiście też flankerys Dominik Ropion stworzył, natomiast ja tutaj mówię o oryginalnym wypuście, no jest to dla mnie rewelacja, natomiast ja mam tego kiełka i to jest kiełek kupiony już parę lat temu, podobno teraz Alien jest jeszcze gorszy, bardziej rozwodniony, mydlany, ten zapach, który tutaj mam, bardzo, bardzo przypomina mi Mikalev Glamour, który mam w swojej kolekcji. Mikalev Glamour to jest jakby taka jeszcze bardziej spotęgowana, przyprawowa wersja Aliena. No, ale Alien to jest po prostu narkotyczny jaśmin, który wali Was po nosie obuchem wręcz. Jest to jaśmin, który dusi wręcz, obezwładnia, osacza Was. Jest to taka bardzo, bardzo osaczająca woń. No, ja uwielbiam. Ja uwielbiam, zwłaszcza latem, letnimi nocami, wieczorami. Coś rewelacyjnego. Coś rewelacyjnego. Nie muszę nikomu przedstawiać Aliena. Właśnie tak jak mówię, szkoda tej reformulacji tego zapachu, który dosyć znacznie został wykastrowany. Ja nie wiem tak naprawdę, jak on teraz pachnie. Nie wąchałam. Natomiast słyszałam wiele no, złych opinii na jego temat. No natomiast jeżeli chodzi o ten egzemplarz, no to jest mocarz, więc ja polecam może Mikalev Glamour, jeżeli opłakujecie, bo Mikalev Glamour mocno, mocno daje radę. Ale Alien Muglera przez Dominika Ropion wykreowany jest. Kolejnym zapachem jest zapach, który mam w swojej kolekcji, który w tamtym roku poznałam, który jest totalnie moim ulubieńcem w takiej topce naprawdę 10 zapachów, topka 10 zapachów. Nie wiem, czy to jest dobrze powiedziane, nieważne, w mojej topce i tyle jest ten zapach Iris Shot Olfactive Studio. Jest to zapach, w którym ja zakochałam się w ubiegłym roku. Jest to zapach dla miłośników irysa, ale miłośników irysa takiego, jak Wam mówiłam, kremowego, maślanego. No to jest po prostu arcydzieło. To jest zapach, który... To jest dla mnie irys położony na zamszu, maślany irys z zamszem. To jest ten efekt, jaki otrzymujecie z taką wielką powietrznością, przepiękną. Jest to ekstrakt perfum, natomiast on nie przytłacza, nie jest taki zawiesisty, jest on raczej takim obłoczkiem wokół Was, przepięknie pachnącym, po prostu fantastyczna kompozycja. Bardzo trudno mi jest też ją opisać, ten zapach jakby miał strukturę, powiem Wam, naprawdę taką, no nawet ciężko to opisać, on chyba tutaj też ma w sobie nasiona marchwi. Mamy tutaj bardzo, bardzo luksusową rzecz, Iris Shot, po prostu spróbujcie, jeżeli macie szansę zdobyć próbkę, spróbujcie, bo jest to przepiękny, przepiękny zapach. Ja mam zniżkę też na Olfactive Studio 15%, jeżeli ktoś jest zainteresowany, będzie podlinkowany. Rewelacja, rewelacja Iris Shot. Kolejnym zapachem jest zapach, który bardzo lubię. Nie mam w swojej kolekcji oryginału, mam odpowiednik, być może zakupię oryginał. Jest to zapach, który bardzo kojarzy mi się z wakacjami w Chorwacji, jest to Olimpea Paco Rabanne. Kolejny zapach, który bardzo lubię, dla niektórych za bardzo taki sztampowy, mainstreamowy, natomiast ja bardzo, no tak jak mówię, bardzo dobrze mi się kojarzy. Jest to po prostu zapach takiego solonego, słonego karmelu, takiego słonecznego, solarnego, wymieszanego, no właśnie karmel słony wymieszany z białymi kwiatami. Dla mnie rewelacja, każdy zna Olimpeę oczywiście. Też oczywiście Dominik Ropion jakieś tam flankery Olimpei stworzył, natomiast ja się tutaj nie skupiam na flankerach, tak jak powiedziałam Wam, tylko na oryginalnym zapachu, więc Olimpea od Paco Rabanne, ale też okazuje się, że Dominik Ropion stworzył jeden zapach, za którym ja bardzo, bardzo nie przepadam i jest to Lady Million. Też od Paco Rabanne oczywiście, no tak jak tutaj wspominałam, natomiast no Lady Million to nie jest dla mnie zapach, on dla mnie, no nie mogę się wyzbyć tego wrażenia i przepraszam, jeżeli kogoś obrażam, dla mnie ten zapach Lady Million pachnie tak bazarowo, tak chamsko, ulepnie, słodko, ale tak tanio jednocześnie. No niestety, tak samo One Million od Paco Rabanne też, no nie, te dwa zapachy są jak dla mnie nieudane.
Ale co kto lubi. I ostatnim zapachem jest zapach od Victora & Rolfa. Znów kolejna kompozycja, która mi się bardzo podoba. Jest to Flower Bomb. Po prostu Flower Bomb. Ja też nie mam oryginału. Myślałam, żeby kupić swego czasu, ale tutaj też pisało mi wiele osób i wiele osób pisało w ogóle komentarze na Fragrantice, że ten zapach jest niezwykle słaby, więc ja mam odpowiednik od Dossier i tyle. Nie widzę sensu, jak zawsze Wam mówię, wydawania pieniędzy na zapach, który nie trwa, bo wolę wydać te pieniądze na niszę albo na zapach, który po prostu no, będzie mi się podobał i będzie trwał. Natomiast jeżeli chodzi o Flower Bomb, no to jest bardzo taka wdzięczna kompozycja, słodka. Jest to tak naprawdę jeden z takich pierwszych ikonicznych gurmandów też, no oczywiście nie licząc Angela od Muglera, natomiast tutaj też od Flower Bomb. Myślę, cała ta kawalkada tych słodkich, takich gurmandowych zapachów się zaczęła. No, tam mamy właśnie karmel, mamy herbatę w ogóle też we Flower Bomb, więc jest to takie fajne, odświeżające połączenie. Mamy kwiat pomarańczy, także no naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny zapach, taki kobieco-dziewczęcy z taką pozytywną energią. Także to by było na tyle. No, tak jak mówię, oczywiście moglibyśmy tutaj wymieniać dalsze dzieła Dominika Ropion, natomiast chciałam, żeby to było w miarę jakoś tam skondensowane, w miarę pokazać Wam jego najpopularniejsze zapachy i moje doświadczenia z nimi, jeżeli miałam jakiekolwiek. Dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione wonie z tego zestawienia, czy coś jeszcze polecacie od Dominika Ropion, bo ja zdecydowanie bardzo, bardzo lubię tego perfumiarza, podobnie jak Contona Biche, o którym filmik już też był, także tam też możecie zajrzeć. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!